Program dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Zmieniamy Wielkopolskę. W ramach programu Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim pracuje 8 asystentów społecznych. Pod opieką mają 45 osób, w tym pana Jarka. No jak przyjdę, panie pomogą, to w różnych tych rachunkach tych, nie? No to taki. Asystentka pana Jarka pomaga mu głównie w pilnowaniu opłat za mieszkanie. Sprawdza, czy dostaje rentę na czas. Ale ważny jest sam kontakt z podopiecznym, przekonuje Anna Golat, asystentka osoby niepełnosprawnej. No samo to, że przyjdzie, pogada, trochę czasu spędzi. Myślę, że to też jest właśnie bardzo ważne, że nie tylko coś pomóc załatwić, ale po prostu z taką osobą pobyć, porozmawiać, spędzić trochę czasu. Asystenci pomagają też w codziennych obowiązkach, dodaje Aleksandra Woźniak, która opiekuje się mieszkanką Szamotu poruszającą się na wózku inwalidzkim. Bardzo często bywa tak, że odbieram ją z Centrum Integracji i Rehabilitacji. Tutaj w Szamotułach mamy takie centrum. Odbieram ją z tego centrum, idziemy razem wspólnie z spacerkiem do jej domu i tam pomagam jej w takich podstawowych czynnościach jak pranie, przygotowanie obiadu. Temu ma służyć program Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim. Wartość całego projektu to 2 600 000 zł, a dofinansowanie z WRPO 2014+ to niemal 2,5 miliona złotych. Gdyby nie to wsparcie, to nie udałoby się sfinansować pomocy dla w sumie 400 osób, przekonuje Jaromir Zieliński, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach. Zadania polityki społecznej realizowane przez powiaty w tym podstawowym zakresie są finansowane z budżetów powiatów. Natomiast jest wiele takich zadań, które są bardzo wymagające, bardzo kosztochłonne, a nie zawsze w takim codziennym funkcjonowaniu budżetów starcza na nie pieniędzy. Jednym z takich elementów w naszym przypadku była potrzeba zapewnienia dzieciom, które są wychowankami pieczy zastępczej, lokalu mieszkalnego. W powiecie są 4 mieszkania chronione, jedno nowe i w pełni wyposażone w samych Szamotułach. Na razie mieszka tu jedna dziewczyna, która latem opuściła dom dziecka, a w niedalekiej przyszłości dołączą do niej 2 inne lokatorki, informuje Joanna Żołądkowska, koordynatorka projektu Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim. Są to bardzo z namysłem wybrane osoby, które jednocześnie uczą się i pracują i jest jakąś rękojmią, że sobie poradzą w nowych warunkach. To mieszkanie jest dużą pomocą, ponieważ nazywamy tą grupę tak może branżowo zagrożoną wykluczeniem społecznym, natomiast krótko mówiąc są to osoby, które z jakichś powodów mają trudniej w życiu. Pochodzą m.in. z tego domu dziecka prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. W tej chwili w placówce przebywa ponad 70 dzieci i młodzieży, mówi siostra Beata Young, dyrektorka placówek opiekuńczo-wychowawczych w Szamotułach. Chcemy, żeby ułożyły swoje własne życie i no, nie zawsze to jest tak, że wychodzą tutaj od nas z domu dziecka, z placówek opiekuńczo-wychowawczych i drzwi się przed nimi otwierają. Dlatego naprzeciw tym potrzebom wychodzi program unijny, a wychowawcy robią wszystko, by młodzież opuszczająca te mury odnalazła się w normalnym świecie. Jak mówi Katarzyna Kawicka, wychowawca w domu dziecka w Szamotułach, starają się swoich wychowanków ich nakierunkować, znaleźć im tą pracę, jakieś, już staramy się już wcześniej, jakieś hobby, coś w tym kierunku robić, no a mieszkanie to już jest taki etap końcowy, gdzie my jesteśmy szczęśliwi, że oni mogą się usamodzielnić. Teraz z podobnej pomocy co w Szamotułach będzie mogło skorzystać więcej osób. Trwa konkurs na usługi społeczne i zdrowotne, tłumaczy Sylwia Wójcik, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarówno wspomaganie rodzin zastępczych, czy też pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków placówek, czy też mieszkających w rodzinach zastępczych. Oprócz tego wspieranie miejsc w mieszkaniach chronionych, mieszkaniach wspomaganych, poprawa dostępu do usług opiekuńczych, czy też usług asystenckich. Bardzo ciekawą rzeczą w tym konkursie jest możliwość realizacji wsparcia w ramach dziennych domów opieki medycznej.
Wnioski można składać do 31 grudnia, a do rozdania jest w sumie 57 milionów złotych. Konkurs Młodzi wiedzą o funduszach. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich i składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na przeprowadzeniu lekcji europejskich przez nauczycieli do 16 listopada, a drugi na przygotowaniu specjalnych unijnych prac przez uczniów do 30 listopada. Dzięki nim młodzież poznaje zagadnienia związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Beneficjenci WRPO mogą wysyłać na skrzynkę Zmieniamy Wielkopolskę @umww.pl opisy i zdjęcia z realizacji swoich projektów. Najciekawsze zostaną pokazane w kolejnych odcinkach magazynu. Powtórki magazynu Zmieniamy Wielkopolskę można obejrzeć w TV Wielkopolska w każdy wtorek i czwartek o godzinie 17. A więcej o aktualnych konkursach na stronie wrpo.wielkopolskie.pl. Audycja telewizyjna finansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.